Odradzające się po 123 latach niewoli państwo polskie miało do wykonania szereg odpowiedzialnych zadań. Trzeba było ujednolicić spadek po trzech zaborach, odbudować gospodarkę, naprawić zniszczenia wojenne. Szczególnie ważnym zadaniem była odbudowa systemu oświaty, odziedziczonego w trzech różnych systemach, pozbawionego sił fachowych i materiałów. Młode państwo potrzebowało kadr, a kadry potrzebowały pomocy szkolnych. Nie było podręczników, programów nauczania, budynków szkolnych, a około 40% obywateli Polski było analfabetami. Dość szybko rozpoczęto tworzenie sieci bibliotek, które miały wspomagać nauczycieli w ich pracy. 1 marca 1925 roku powołana zostaje Państwowa Centralna Biblioteka Pedagogiczna. Pierwszą historyczną siedzibą placówki jest kamienica przy ulicy Andrzeja Struga 7. Kolejnymi lokalizacjami biblioteki są budynki przy ulicy Piotrkowskiej 104, Żeromskiego 115 i Piotrkowskiej 86. Pierwszym legendarnym dyrektorem biblioteki był Tadeusz Czapczyński. Pełnił tę funkcję od roku 1925 do 1932. Tadeusz Czapczyński był również cenionym nauczycielem, dyrektorem prywatnej szkoły średniej w Łodzi oraz naczelnikiem Wydziału Szkół Średnich w Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego. W wybuchu wojny praca biblioteki zostaje zdezorganizowana poprzez działania władz okupacyjnych. Następuje rekwizycja sprzętu bibliotecznego, likwidacja lokalu oraz wywiezienie księgozbioru. Od listopada 1939 roku do czerwca 1945 biblioteka przestaje pełnić swoją funkcję. Księgozbiór niszczeje przechowywany w nieodpowiednich warunkach. Część książek zostaje rozgrabiona. Cenne zbiory, które udało się ukryć, przechowywane są w prywatnych mieszkaniach. Czternastego czerwca 1945 roku następuje uroczyste otwarcie biblioteki po zakończeniu działań wojennych. Część ocalonego w blisko 80% księgozbioru zostaje udostępniona czytelnikom. W chwili reaktywacji zbiory liczą około 16 tysięcy woluminów i 900 tytułów czasopism naukowych i pedagogicznych. Współczesną nazwę Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi otrzymuje w maju 1951 roku. Przez długie 27 lat nasza instytucja gości w kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 179. Specyfikę lat 50. i 60. najlepiej odzwierciedla bogato ilustrowana kronika naszej placówki. Jak widać, szczególny nacisk położono na działania promocyjne związane z książką i czytelnictwem, zwane wówczas propagandą i reklamą. W tamtym okresie biblioteka uzyskała formę organizacyjną zbliżoną do współczesnej.
Rok 1978 przynosi kolejną zmianę naszej siedziby. Dnia 18 grudnia następuje oficjalne otwarcie placówki dla czytelników w gmachu przy ulicy Wólczańskiej 202. Rok 1983. W strukturach biblioteki powstaje Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej. Jego zadaniem jest prowadzenie działalności popularyzatorskiej, wystawienniczej i edukacyjnej w zakresie dziejów szkolnictwa łódzkiego. Bardzo ważną datą w naszej historii jest 30 maja 1988 roku. W tym dniu naszym patronem zostaje profesor Tadeusz Kotarbiński. Pamiątkowa tablica z wizerunkiem patrona zostaje umieszczona w holu biblioteki. Weekend majowy roku 2005 biblioteka stała się miejscem dramatycznych wydarzeń mających ogromny wpływ na jej funkcjonowanie w przyszłości. Awaria instalacji wodociągowej uczyniła ogromne spustoszenia w większości pomieszczeń bibliotecznych. Funkcjonowanie placówki stanęło pod znakiem zapytania. Dzięki zaangażowaniu pracowników, służb ratowniczych, a nawet wojska sytuację udało się opanować. Wygląd naszej biblioteki ulegał znacznym zmianom na przestrzeni lat. Dziś prezentujemy żywe kolory, przyjazne użytkownikowi stanowiska pracy i miłą atmosferę, które zachęcają czytelników do spędzenia czasu w naszej siedzibie. W ramach działań edukacyjnych nasi pracownicy współpracują ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi. Prowadzą lekcje, szkolenia i zajęcia warsztatowe. Przedsięwzięcia te odbywają się zarówno na terenie biblioteki, jak i poza nią. Idąc duchem czasu, nasza załoga uczestniczy w różnego rodzaju działaniach kulturalnych w przestrzeni publicznej. Ojej, ojej, dzień dobry, witam. Ja wiem, do czego jest nam teraz potrzebny ten stół, ponieważ panie Iwona Bartczak, Kasia Figurska i Emilia Siedlarek będą opowiadały o takiej pięknej sztuce składania z papieru, która pochodzi z Chin, ale że się rozwinęła w Japonii, to wszyscy myślą, że jest japońska, czyli o origami. Tak chcecie nas państwo na tym mikserze złożyć? Tak.
kawałeczki, kawałeczki, to taka wódeczkę. Forma promocji. Wódeczkę, dobra. No to spróbujmy, no to my sobie będziemy gadać. A panie robią wódeczkę, tak? Będzie wódeczka. Tak, tak. Dobrze, tutaj pokazujemy bliżej, może ktoś z państwa, z widzów się nauczy do soboty i do niedzieli. Jak jeszcze wasza pedagogiczna biblioteka się przygotowała na mikser regionalny? No myślę sobie, że warsztaty origami stanowią podstawę, bo jest jednak wiele tych modeli, również jeżeli chodzi właśnie o łódki. Są wersje prostsze i takie nieco wymagające już czasu czy doświadczenia. I koleżanki właśnie wzięły się ambitnie za tą wersję taką troszkę trudniejszą. To mi na razie przypomina taki kapelusik do malowania. Tak. Ale okay, ale to można to przekształcić i jest to bardzo ciekawe. Nawet koleżanka sprawdziła ze swoim synkiem, że taki model ma możliwość pływania i właśnie dokonali wodowania w pieleszach domowych. Z papieru? Tak. To trzeba dużo robić tych wódeczek, żeby się zabawa udała. A zakładka do książki? Zakładka do książki tak, jest tutaj to prezentowana. Też tak. Będziemy mieli takie zakładki? Będziemy mieli okazję samodzielnie taką zakładkę wykonać. Mamy przygotowane materiały, zarówno fotografie różnych obiektów z terenu Łodzi i województwa i można do nich dobrać podpisy. I jest taka możliwość, żeby sobie samodzielnie, w zależności od gustu. Są tutaj takie materiały też przeznaczone dla dzieci. Widać, że są tak, to takie bajkowe pomniki. Tak. Jak również miejsca związane z historią oraz instytucje oświatowe czy pedagogiczne, między innymi biblioteki. Od roku 2009 biblioteka uczestniczy w projektach międzynarodowych w ramach programu Comenius Regio Partnerskie Projekty. Przedsięwzięcie realizowane ze Słowenią dotyczyło biblioprewencji, z Turcją zaś filmoterapii. Nasi pracownicy od wielu lat aktywnie uczestniczą w akcji promującej czytelnictwo organizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Łódź zagwarantowała przeniesienie w czasy jedynie słusznie minione i one miały swój porządek. Jeśli ktoś chciał napisać donos, to tylko za pomocą kaligrafii. Piękna. Piórnikiem po łapie można było oberwać w Muzeum Oświaty w Łodzi. Przygotowano tam klasę z dawnych lat. Na naukę nigdy nie jest za późno. Sala lekcyjna w Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej wypełniła się tymi, którzy chcieli powspominać szkolne czasy. Czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, kiedy piórem maczanym w atramencie pisało się wypracowania zaczynające się od słów, uprzejmie donoszę, że. Na co donosicie? No chyba sami na siebie, tak, jedno na drugiego. Na koleżanki z klasy, na współpracowników. Tematów na wypracowania dla życzliwych było wiele, bo za brak współpracy groziła kara. Bolało? Ależ skąd? Nie. Proszę spróbować. Już więcej pan błędów nie popełni. Zapewne. Pracownicy muzeum pokazywali też zwiedzającym inne symbole PRL. Wszystko z przymrużeniem oka. Staramy się to przypomnieć, może żeby mieć kontrast i jakieś odejście, spojrzenie z boku. Wszyscy już zapomnieli, nie pamiętają, jak wyglądały podręczniki w tamtych czasach, jak ludzie podejmowali czyny, jak podejmowali zobowiązania z okazji na przykład 1 maja czy urodzin 60. Bieruta. W ramach współpracy z placówkami oświatowymi regionu łódzkiego organizujemy konkursy dla uczniów wszystkich typów szkół.
Kto nie czyta, ten błądzi. Mamy 90 lat. To dużo. 90 lat już mamy, nadal świetnie się trzymamy. Urodziny świętujemy. Cukierkami częstujemy. Nie samą biblioteką człowiek żyje. Nasi pracownicy w wolnym czasie grają w piłkę nożną, jeżdżą na rowerach, spacerują i grają w szachy. Reprezentacja placówki jako FC Sowa przez wiele lat uczestniczyła w turniejach piłkarskich. Wprawdzie bez sukcesów, ale za to z dużym zaangażowaniem. Cykliści zaś corocznie uczestniczą w rajdzie pod hasłem Odjazdowy Bibliotekarz, będącym imprezą o zasięgu międzynarodowym.